Jednym z głównych, podstawowych celów tej serii jest to, abyśmy mogli odkryć głębszą teologię odnoszącą się do krwi Chrystusa. Głębszą teologię odnoszącą się do krwi Chrystusa, która w rezultacie przyniesie głębszą miłość do Jezusa Chrystusa. Dlatego robimy to, co robimy, dlatego studiujemy Słowo Boże. Teraz, dzisiaj i w tym czasie szukamy tego, aby mieć głębszą teologię, a zwłaszcza odnoszącą się do krwi Jezusa Chrystusa, baranka, który został złożony w ofierze. I to powinno przynieść w rezultacie głębszą miłość do Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ nie możesz prawdziwie kochać Boga, jeżeli prawdziwie Go nie znasz. Mówiliśmy to już wcześniej i powiemy to jeszcze raz. Jeżeli chcesz prawdziwie być wypełniony miłością Jezusa Chrystusa, musisz mieć prawidłową teologię Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcesz prawdziwie rozumieć moc krzyża Jezusa Chrystusa, musisz mieć teologię krwi Jezusa Chrystusa. Jest tak wielu chrześcijan, którzy do tego wchodzą tak płytko, więc jest czas, aby się w tym zagłębić. Jest tak wielu chrześcijan, którzy stoją na tych dolnych stopniach tej drabinki uświęcenia odnośnie Chrystusa, więc jest teraz czas, aby wejść po tej drabince wyżej, aby zrozumieć, jak cudowny Jezus Chrystus jest, kiedy odnosimy to do Jego krwi, która została za nas przelana. Życie jest zbyt krótkie, aby nie wzrastać w Jezusie Chrystusie, więc szukamy tego, aby wzrastać w Nim i w Jego Słowie i aplikować tą cudowną teologię, która przemienia nasze serca i ciągle to czyni, abyśmy mogli oddać Mu więcej chwały, kochać Go więcej i być używani przez Niego w tym jednym życiu, które mamy. Chcemy mieć tą cudowną teologię, abyśmy mogli kochać Jezusa Chrystusa więcej. I list do Hebrajczyków, rozdział 9 i 10 pomoże nam w tym, w tej serii. Słowo Boże jest bezbłędne, Słowo Boże jest zapisane przez Boga, Słowo Boże dotrze do Twojego umysłu i Twojego serca. Teraz jesteście gotowi? Słowo Boże dochodzi do nas, dociera do nas, do mnie i do Ciebie teraz.